1875 roku Józef Eumoński ma 26 lat. Wrócił już z Monachium. Jeszcze nie pojechał do Paryża. Właśnie namalował bodaj najbardziej rozpoznawalny ze swoich obrazów. Babie lato. Obraz chyba najczęściej reprodukowany, ale bynajmniej nie najważniejszy. Chociaż słodyczą wypełnia wzrok i serce. Złamane biele sukni dziewczyny, czerwone korale, soczysta żółć chusty, która właśnie zsunęła się z jej głowy. Bezwiednie wyciągnięta ręka, która dotyka babiego lata. Nieopodal śliczny pion wpatrzonego przed siebie psa. Na horyzoncie maleńkie postaci ludzi i zwierząt. Oto wieś i jej biologiczna witalność. Oto piękno, które jest podane wprost. Kiedy Józef Eumoński pokazał ten obraz, spotkał się z konsternacją części odbiorców. A czemuż suknia tej dziewczyny nie jest kolorowa? A czemuż ta dziewczyna ma takie grube rysy? A dlaczego te nogi są brudne? Właśnie, skandal brudnych nóg. Jakież miały być, wszak bosymi stopami dotyka ziemi. Ale wówczas nie wszyscy byli przygotowani na odbiór takiego piękna. Środkowa europejska wieś stosunkowo niedawno została uwłaszczona. Miliony ludzi stosunkowo niedawno otrzymało prawa obywatelskie. Nie wszyscy z wyższych elit, ze świata szlachty, przywykli do myśli, że fundamentem kultury jest ten, kto uprawia ziemię. Nie wszyscy przywykli do myśli, że to nie elita, ale lud jest źródłem inspiracji dla nowych, kulturowych, narodowych prądów ówczesnej Europy. Z wolna ukazują to i najpierw ukazują to artyści. Ten wspaniały, prostolinijny obraz świata to przede wszystkim prawda o świecie. Nie rysunek, nie dyscyplina jest siłą twórczości Eumońskiego. Intuicja, pragnienie serca, to co w duszy gra, to co trzeba namalować, czym zachwycony chce się podzielić. Dlatego nikt piękniej nie malował wówczas w Polsce błota od niego. Ani w Monachium nie uległ wpływom swoich nauczycieli. Ani w Paryżu nie ulegnie wpływom nowoczesnych prądów. Wróci, pozostanie sobą. Babie lato. Wieś. Prosta dziewczyna. Bawiąca się, odpoczywająca, rozmarzona, stanowiąca symbol tego miejsca. Oto prawda o człowieku i przestrzeni, w której żyje. O życiodajności piękna, wynikającego z najprostszych doświadczeń życia. Oto tajemnica wzruszenia, tęsknoty, nostalgii. Prawda, która płynie z serca. Piękno zrodzone z tęsknoty. Ostrość widzenia, która przywołuje najczystsze myśli o życiu, o człowieku, o ziemi, o miejscu i czasie.
o sensie, który odkrywany jest w najdrobniejszych, najdelikatniejszych, najbardziej niepozornych chwilach życia.